taki różowy, myślę, że będzie idealny na jesień. I też my kupiliśmy tą bluzę Matylda Mini i Emcia Daisy. O, może okulary zdejmę. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Filmiku, gdzie byłam w Sinsay, mieli otwarcie, mają otwarcie teraz w Otwocku. Dopiero otworzyli nowy sklep i mnie zaprosili na otwarcie. I kupiłam kilka rzeczy, trochę back to school, trochę dla dziewczynek zabawek i chciałam wam pokazać. I też chciałam wam pokazać, jak było na otwarciu. Jak lubicie takie filmiki hole i zakupy z różnych sklepach, to kciuki do góry, przypominam. I też dajcie znać może, jakbyście chcieli, żebym nagrała z innych sklepów. Jakie są wasze ulubione sklepy? Skomentujcie poniżej. No i tak wyglądało wejście do sklepu. Były balony, był DJ, rozdawali też balony dzieciom. Muszę wam powiedzieć, że ta kolekcja Home mnie bardzo zaskoczyła, bo było tyle fajnych kubków też. Bardzo dużo takich dodatek, deski do krojenia, po prostu naprawdę bardzo dużo takich fajnych akcesorii i do kuchni, i do całego domu. Byłam pod bardzo miłym wrażeniem. No i też już zaczęła się pojawiać kolekcja taka fall na jesień, które widziałam, bardzo fajne buty, sukienki, takie kurtki też jesienne, nawet przymierzyłam kilka. Mała rzecz, ale też fajnie było to, że w przymierzalni była jedna taka duża przymierzalnia, gdzie mogłam spokojnie wjechać z wózkiem. Emcia mogła patrzeć, jak ja przymierzam rzeczy, i to też było fajne. Dodatkowo też było bardzo dużo rzeczy do back to school, a jakieś dodatki, takie kalkulatory, długopisy, piórniki. Ja uwielbiam ten czas back to school, to bardzo lubię się na takie rzeczy patrzeć. No i przy samym wyjściu zauważyłam te sweterki. Następnym razem, co będę w Sinsay, to sobie przymierzę, bo były takie mięciutkie, taki fajny jest ten materiał. I myślę, że takie sweterki są idealne na takie chłodniejsze dni, właśnie początek jesieni lub wieczory, bo wyglądają super i też te kolory były bardzo ciekawe. Było bardzo ciekawe też, że na otwarciu było bardzo dużo przecenionych rzeczy i też za drugi produkt tańszy można było dostać 50% zniżki. Dobra, zaczynamy. Może zacznę od tego skusi. Emcia to zobaczyła i po prostu oszalała. Nie było szans, żeby nie wyjść z tym ze sklepem. Trzymała to przez cały czas, jak byliśmy w sklepie. Tylko teraz puściła, bo akurat ma drzemkę i puściła, ale trzymała tak przy jak spała, zastała, to tak sobie trzymała. No, chciałam wam pokazać. Myślę, że taka fajna zabawka dla dzieci. Nie wiem. Kolejną rzecz to już myśląc o przedszkolu i o żłobku. Tutaj był taki dwupak z myszką Mini i z Daisy. Takie worki, które są właśnie bardzo fajne do żłobka i do przedszkola. Można tutaj wszystko wsadzić. Cenowo też za dwie to kosztowało 35,99. I myślę, że no każda dziewczynka dostanie jeden, prawdopodobnie Matylda Mini i Emcia Daisy. I taki fajne, to jest naprawdę bardzo fajne do żłobka i do przedszkola. Nasze ostatnie worki się już zepsuły, już przyszyły swoje, bo używaliśmy dla Matyldy już trzeci rok używamy. To było czas na wymianę. Kolejną rzecz akurat też dla dziewczynek, co kupiłam, może zacznę od tego, to jest taki mikrofon, też znalazłam. Matylda, znajoma, tutaj sąsiadka, ma taki bardzo podobny mikrofon i widziałam, że to jest ogromny hit dla Matyldy i też dla Emci, używają to non-stop, to stwierdziłam, że za 10 zł zrobię im ogromną frajdę. To jak wróci dzisiaj z przedszkola, to dostanie. Też zauważyłam, że są takie bomby, takie bath bombs do kąpieli, które kosztowały 16 zł i tutaj jest ich sporo. Ile tutaj jest ich? 6. To znowu, to u nas też jest hit. Jak tylko dziewczynki mówią, o, nie chcę iść się kąpać czy cokolwiek, to mówię, a może dzisiaj bomba? I od razu lecą do, lecą, żeby iść do kąpieli. To takie zachęcające. Kolejną rzecz, co zauważyłam za 10 zł, to są gumki i spinki z dwójką małych
dziewczynek, to u nas gumki to zawsze albo je gubimy, też są, cały czas je zbieramy i dajemy, plus się, wiecie, łamią, psują i tak dalej, to też u nas to jest zawsze takie potrzebne. No, kilka rzeczy dla siebie kupiłam i też kilka rzeczy do domu. Może pokażę, co do domu. Co do domu najpierw. Deska, bo akurat potrzebujemy deskę do krojenia. Tą zauważyłam. Nawet fajna, bo ma tutaj takie białe elementy i kosztowała 20 zł. I do wyciskania cytrusów. Ostatnio widziałam, że ktoś to używa i to jest super, bo jak wyciskasz, to wszystkie pestki zostają tutaj i trochę ułatwia. Nasza akurat ostatnio się zepsuła taka wyciskarka i stwierdziłam, że fajne, fajnie to spróbować, silikonowe. To kosztowało też 10 zł. No, jeszcze chodzi, jeśli chodzi o dla siebie kilka produktów, jeszcze mam kilka dla dziewczynek, ale kupiłam taki sweterek, w sumie dwa takie swetry. Jeden taki różowy, myślę, że będzie idealny na jesień, zimę, i mamy tutaj kolor taki bardzo jaskrawy, różowy. Skład jest całkiem spoko i jest fajny, taki mięciutki. No i tutaj jest kolejny też czarny. Jak mówię, bardzo mi się podobał ten krój i myślę, że to są takie swetry, które ja używam non-stop, jesienią, zimą, mam je wszędzie i akurat musiałam się pozbyć dwóch moich cardigans, które już miałam 7 lat, 8 lat, bo się cały rękaw się rozpruł, no i guziki odpadły, wiecie, to zasłużyły na retirement i tutaj mam dwa nowe i będę chodzić z nimi. No też latem, jak potrzebny jest sweter, to też fajne je mieć taką narzutkę. Dla Johna kupiłam, bo ostatnio on nałożył bluzę, która jest cała podziurawiona, i też my kupiliśmy tą bluzę, taką właśnie hoodie z zipper dla niego w Kanadzie z Lululemon 8 lat temu, to stwierdziłam, że zasłużył na nową taką bluzę z zipper. Bardzo mi się ten kolor podobał, ale co jest fajne, nie ma tutaj żadnych oznaczeń. I ja akurat, on bardzo lubi takie bluzy i to jest takie coś, co znowu on może latem, zimą, gdziekolwiek nałożyć coś takiego i jest mu ciepło i on bardzo lubi takie hoodies. Co też to dostał. A ja też znowu mam kurtkę jeansową, którą dostałam od koleżanki 8 lat temu, 9 lat temu, a jeszcze pracowałam na Koźmińskim. No i jest taka bardzo taka krótka, wiecie, wtedy był trochę inny taki styl i zauważyłam tą i też ona była na przecenie, a nie mówiłam wam kosztów tych swetrów i w ogóle, widzicie, zapomniałam. Te swetry były po 50 zł, jak mówię, drugi produkt był 50% taniej, to wiecie, opłacało się, wyszło bardziej korzystnie finansowo i ta bluza też kosztowała 50 zł. Ta akurat kurtka była na przecenie po 70 zł, nie wiem ile oryginalnie kosztowała, o, 90 zł kosztowała, teraz była na wyprzedaży na 70 zł i bardzo mi się spodobała, taka jest distressed, ma takie dziury, ale jest jeszcze wystarczająco mniej dziurawa, że będzie funkcjonować jako fajna taka letnia kurtka, letnia, jesienna kurtka. Kolejną rzecz, co też była na wyprzedaży i bardzo mnie ten kolor przyciągnął, to jest ta sukienka i też bardzo dobrze się w niej czułam, jak byłam w przymierzalni. To jest ta sukienka, też była na wyprzedaży, kosztuje 40 zł. Przeceniona 60. Bardzo fajnie ta góra leżała i dół i czułam się w niej naprawdę super. Ja bardzo lubię takie sukienki, bo nakładasz je cały dzień, latasz, możesz do trampek, do takich bardziej eleganckich butach i zawsze jesteś, i to jest, też są bardzo, bardzo wygodne i czujesz, że zawsze jesteś taka bardziej put together. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, ale wiecie. No i ostatnia koszulka, którą sobie kupiłam, to jest taka z Rolling Stones. Ja bardzo lubię koszulki, takie band t-shirts. Mam Doors, mam Johnny Cash i ten z Rolling Stones mi się bardzo spodobał.
Szczególnie przez to, że ten nadruk nie jest taki sztywny, jest bardzo taki miękki, fajny, wygląda tak bardzo distressed. Ja sobie kupiłam rozmiar L i wszystko tutaj jest rozmiar L dla mnie, dla Johna też L-kę i ja akurat teraz lubię takie luźniejszy styl i to jest właśnie taki super pomysł do tego. No i jeszcze dwie rzeczy dla dziewczynek kupiłam, też myśląc o jesieni. Pierwsza rzecz to jest taki sweterek dla Matyldy, a wiem, że ona, zobaczymy jak jej przypadnie do gustu. Ja akurat jej kupiłam rozmiar 122, bo ona lubi luźniejsze te sweterki, a jej je non-stop nosi zimą, jesienią, też no, znowu jak wieczorem jest chłodno, to też je nosi. Co mi się spodobało jest, że guziki są takie serduszka, nie wiem czy widzicie, o widzicie teraz, guziki są takie serduszka, skład też jest całkiem spoko. No, rozmiar 122 i koszt tego, ten sweterek kosztował 35,99. I akurat Matylda wyrosła z dwóch, czy nawet z trzech swetrów. Muszę przejrzeć jej szafę i oddać te rzeczy dla koleżanki, która ma młodszą córkę. No i myślę, że to u nas będzie często używany. No i kolejne dresy, właśnie Emcia ma dwie, trzy takie dresy, takie sets i już są za małe na nią, to tutaj kupiłam rozmiar 98 dla niej, a bardzo mi się spodobał ten kolor, te kropki. Ona lubi chodzić w takich dresach lub bez niczego, ona ma dwa ten i jak mówię, kolor mi się spodobał, fajne właśnie na jesień, a oczywiście nie musi, nie, góra i dół nie muszą być razem, ale zobaczyłam i stwierdziłam, że to będzie super dla niej i to kosztowało 40 zł za taki set. Też bardzo fajny, przyjemny materiał, też mi się podoba, że ta nogawka jest troszeczkę luźniejsza, często dresy mają, wiecie, takie tutaj takie zaciskane i Emcia czasami nie chce tego nosić. No, dobra kochani, to wszystko jeśli chodzi o haul zakupowy. Okulary Emcia mi wrzuciła, to nie kupione to, w Sinsay'u. No kochani, tak wygląda mój haul zakupowy i przejście przez Sinsay przy otwarciu. Fajnie było, bo były balony wszędzie, była muzyka, cały czas ogłaszali jakieś tam przeceny. To bardzo ciekawe było to otwarcie. Pierwszy raz byłam przy takim evencie. Bardzo dużo osób było, to też nie chciałam aż tyle nagrywać, wiecie, a żeby też nie nagrywać ludzi, to ciężko było, tak się chowałam z telefonem, żeby nagrać wam kilka przejść i jak ten sklep wygląda. Jak jesteście z Otwocka i okolic, to fajny, w ogóle fajny sklep, duży, bardzo duży, taki ciekawy asortyment, to może warto wpaść i zobaczyć, co tam jest. No kochani, dajcie znać, czy kupujecie coś z Sinsay'a, jakie są wasze ulubione produkty z Sinsay'a. Dla mnie bardzo dużo ciekawych, fajnych rzeczy były w części home. Mają super kosze, kubki, produkty właśnie do kuchni i wszystko takie bardzo, albo takie różowe ze złotym akcentem, czy cokolwiek takie instagramowe bym powiedziała i wyglądało i oczywiście też funkcjonalne. Dajcie znać, czy robicie zakupy w Sinsay, jaki jest wasz ulubiony oddział i tak dalej w komentarzach poniżej. Wiem, że teraz wrócę do filmów takich wyjazdowych, bo muszę te wszystkie edytować, ale chciałam to wstawić, żeby było coś innego na kanale, taki haul zakupowy i zakupy ze mną, bo dawno tego nie było na kanale. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!